dzisiaj dzień przygotowywania się do wyjazdu. Mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia, więc będzie cały dzień na sprincie. Popracowaliśmy trochę w domu, ale trzeba teraz do biura. Dobra, to trzeba zacząć naparzać na dzisiaj. Nagrywam teraz od nowa głos do sztuki składania historii, bo chciałem to zrobić porządnie, na czysto. Bla, 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 bla. Nazywam się Krzysztof. Taką mam tutaj instalację. Mikrofon jest na pudełkach, żeby w dobrej pozycji mieć płuca. I do tego robię sobie taką komorę dźwięku szczelną z dwóch zasłon, które są dookoła mojego biurka, więc... Chodzi o akustykę. Niedługo nowa sztuka składania historii. Za sztuka składania historii, no, Sławku, to chyba tutaj musimy wytłumaczyć ludziom najpierw, o co w ogóle chodzi. Ludzie często mnie pytają, takim głosem będę mówić. Ludzie często mnie pytają. Dobra, nagrałem, powinien być sztos. W ogóle mam teraz taki bajer tutaj założyłem, o. Coś wam w ogóle pokażę. To jest taka stronka, na której można podglądać statystyki youtuberów. I to jest mój kanał, a to jest mój kanał w przekroju historycznym. Czyli jakby wszystkie takie rzeczy. Tu jest chyba moja pierwsza podróż do Japonii i seria codziennych filmów z Japonii. Tutaj sztuka składania historii, a tutaj jest ostatni miesiąc. Film z Tajwanu jest praktycznie skończony, ale jeszcze parę dni zajmie prawdopodobnie, zanim go zobaczycie. Muszę przegrać parę projektów na twardy dysk, żeby potem to przerzucić na laptopa, bo w czasie pobytu na Sri Lance będę musiał coś powysyłać jeszcze do Japonii dla klientów. Muszę też spakować wszystkie sprzęty, które mi będą potrzebne na Sri Lance. Statek podróżniczy. Mam nadzieję, że tym razem wróci w całości. Druga kamera dla Kasi. Gimbal. Szkiełka. Filtr polaryzacyjny, bo będzie trochę natury. Żartuję. Komputer, twardy dysk, karty pamięci, no i kamera z mikrofonem, którą kręcę to. Bardzo ważna rzecz, którą zawsze pakuję. Listwa. Jak jedziesz do kraju, gdzie jest inna wtyczka do prądu niż ta, gdzie mieszkasz, to wtedy wystarczy ci jedna przejściówka zamiast pierdyliarda. Dzisiaj takie same fascynujące czynności wykonuję, jak na przykład teraz będę skype'ować. Skype'ować z Patronite'em, żeby ustalić, co dalej tam się dzieje z tym wszystkim. Krzysztof, jesteś? Hej, jestem. Którzy są na Patronite, to... To na razie, cześć. Trzymaj, cześć. Proszę, że dzisiaj takie nudy. Mam taki dzień. Mam paczkę z baterią do gimbala, bo podobno baterie z gimbala, z tego co mam, nie wiem, wybuchają chyba, czy coś? Napisali nam z tej firmy, że wyślą, bo... To jest dopiero więcej niż jedno życie. Jak muszę jednocześnie nadzorować wszystko to, co dzieje się w Polsce i jednocześnie to, co się dzieje w Japonii z japońską firmą, vlogować. Mam dużo presji ostatnimi czasy na sobie. Jestem dosyć zestresowany, ale tak w sumie z drugiej strony lubię być zmęczony. Chociaż dzisiaj jest dzień dziecka, powinienem się bawić. Intel do mnie w każdym razie wrócił, że film im się podoba, więc niedługo zobaczycie. Żeby nie zabierzać, nie powiem kiedy, ale jeszcze parę dni przed publikacją będzie. Zrobiłem jeszcze teaser do filmu. Więcej nie pokażę. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany tym filmem z Tajwanu. Wyszedł. Jak się w ogóle widzi taką całą górę sprzętu, to można się zastanawiać, czy to jest jeszcze YouTube i myśleć sobie, ło, ale profesjonalne. A z drugiej strony, jak wejdziecie na Vimeo, to tam będą filmy na kompletnie innym poziomie niż te, które widzicie na YouTubie. Filmy, przy których nawet taka sztuka składania historii to nie jest nic nie wiadomo co. Natomiast filmy w estetyce YouTube'owej strasznie się przez lata rozwijały. Powiem wam historię. Być może część z was zna taki kanał YouTube'owy Na Gałęzi. Prowadzi go Marcin Łukański, mój kolega i były współpracownik z czasów TV Gry. My dwaj pracowaliśmy razem
długie lata tak naprawdę. W zeszłym roku też się działo. Też się działo. Siedziało. Zobaczmy, co się dzieje w tej kopercie. W pewnym momencie naszej znajomości jakby rozeszliśmy się kreatywnie w dwa różne kierunki. Marcin zainteresował się takim filmowaniem na serio. Poszedł do takiej chyba szkoły filmowej. Zaczął inwestować w porządny sprzęt i tak dalej. Ja w podobnym okresie pisałem książkę Web Shows, wierząc, że estetyka internetu i estetyka YouTube'owa pozostanie minimalistyczna i że te takie nowoczesne środki dotarcia do widza na zasadzie rzeczy niepoprawnych technicznie w myśl rozumieniu zasad filmowych to jest to i to będzie tak wyglądać. Ironicznym wynikiem tego naszego rozejścia się jest fakt, że ja zacząłem robić na YouTubie filmy, które są bardzo filmowe, a Marcin zaczął prowadzić show internetowy, więc tak jakby bi. Mimo wszystko to jest trochę przerażające podróżować z taką ilością elektroniki. I w ogóle to nie jest zapakowane na podróż, nie bądźcie przerażeni tym, jakim bałaganie to spakowałem. Myślę, że oglądanie mnie zmęczonego jest mniej zabawne niż oglądanie mnie napędzonego energią. Więc jest jakaś 22. Zmierzamy do domu, żeby się przepakować, zmontować vloga. Że jeszcze coś zjem? Trzeba by jakieś sushi pożegnać. To w Japonii. Obiecałem sobie wczoraj, że wracamy do ćwiczeń, więc... zimno jest. Idę pobiegać. Dobra, zrobiłem 5 w 24:30 i mam dość. Mój prawy półdupek dzisiaj odmawia posłuszeństwa. A wylatuję za jakieś 10 godzin. Przecież nie polecę z kontuzją dupy, bo wstyd. Co tu mamy? Nic nowy automat. Chyba się wkłada i... Kroczyć do królestwa surowej ryby. Każdy talerzyk średnio 3 zł jakby coś. Każdy taki talerzyk średnio 5 zł jakby coś. Poprzednie po małym.